Dzień dobry, w bardzo szczególnym czasie witam wszystkich miłośników pięknych woni. Że większość miłośników pięknych woni to też miłośnicy takiej nieprozaicznej strony naszego życia. W związku z tym pozwolę sobie zatrzymać się nad perfumami królowej świętej pamięci, która niedawno zmarła. Dla mnie osobiście było to wydarzenie jednak zaskakujące i bardzo, bardzo poruszające. W związku z tym witam się z Wami trochę po angielsku, z kubeczkiem, tak, z banuszkiem, który już znacie, no tu wprowadzimy jakieś orientalne motywy. W każdym razie witam się z Wami herbatką. Jeśli macie chwilkę czasu, zapaszcie sobie też, posiedzimy razem i przy herbatce powspominamy przez pryzmat perfum kobietę nieprzeciętną, nadzwyczajną, już nazwaną przez Borisa Johnsona w jakimś takim naprawdę przejmującym wystąpieniu Elżbietą Wielką. To na pewno przylgnie do niej takie określenie, zasługuje na to. Myślę, że była inspiracją, może nawet jakimś drogowskazem, podnosiła na duchu bardzo wiele osób. I myślę, że też czas jej służył, że po prostu pomimo swojego wieku sędziwego nie pełniła swoją funkcję i myślę, że dla wielu osób była jakimś rodzajem otuchy, nadziei w tej pogoni za kultem młodości i piękna, takiego piękna powiedzmy spod skalpela. Była kimś po prostu niezwykłym. No i myślę, że to jest ledwie ułamek tego, co możemy o niej powiedzieć. Nie będziemy się zagłębiać w politykę, w życie publiczne, bo myślę, że są tacy, którzy potrafią to zrobić lepiej ode mnie. Ale ponieważ ja zajmuję się perfumami, spróbuję spojrzeć na Elżbietę Wielką przez pryzmat perfum. Przypisuje się jej wiele różnych perfum, że używała, że lubiła, ale myślę, że kiedy tak spojrzymy na nią jako na człowieka, mówi się o L'Herble Guerlaine, to myślę, że takimi perfumami, które na pewno mogły być jej perfumami, to będzie Biała Róża Florisa. Perfumy po prostu różane. Z początku XIX wieku na stronach Florisa znajdziemy informację, że używała tych perfum i bardzo je lubiła, ceniła, nawet pisała do marki. Celebrytka tamtych czasów, Floris Nightingale. To może w osobnym filmie o tym poprosiliście o recenzję, więc na pewno będzie. Akord z białej róży, to znaczy perfumy nazywają się Biała Róża, a akord jest oczywiście kompozycją wielu kwiatów. Ta róża się wybija, moim zdaniem jest to róża ponadczasowa i nie wiem, czy ta róża, która jest w Paris i w Saint Laurent, czy ona tu nie czerpie z tych perfum. Nuta głowy. Też pamiętajcie, że perfumy, które są długo na rynku, bo te, skoro są od początku XVIII wieku, no to są już długo na rynku, ponad dwa wieki, one i tak są modyfikowane. Jeżeli ktoś wyprodukuje jakiś produkt, nawet, nie wiem, czy powiedzmy rodzina wypieka pączki od iluś pokoleń, to na pewno dopracowuje formułę i to jest tak samo. No ale zacznijmy od tych nut zasadniczych, aldehydowa nuta głowy, goździk i nuty zielone, nuta serca. Tu podaję oczywiście za stroną Florisa, nuta serca, irys, róża, jaśmin i fiołek, nuta bazy, tło, bursztyn, piżmo, pudrowe nuty. Moim zdaniem są to perfumy, które są ponadczasowe, które są po prostu piękne, które nie eksperymentują, natomiast wytrzymują próbę czasu. Także nawet jeśli królowa Elżbieta by nie używała tych perfum, to myślę, że śmiało można by jej te perfumy przypisać. Kobiecość, wdzięk, prostota. Także tak wygląda kartonik współczesnej edycji, niedawno kupionych. Także oczywiście na przełomie lat te flakoniki wyglądały inaczej. Powiem tak, nic się ta róża nie zestarzała i nie jest to taka prosta jednonutowa kompozycja. Mówiłam, że kiedyś kartoniki wyglądały inaczej, no to na razie tak tylko sygnalnie pokazuję, bo mam tu jeszcze inne perfumy i w związku z tym, skoro zatrzymałam się nad tymi perfumami, może od razu wskażę kilka perfum, które mam w swojej kolekcji właśnie z tego domu perfumeryjnego, który funkcjonuje od początku XVIII wieku. No i jak przystało na takie domy perfumeryjne, no zawsze te domy patrzą w stronę głów koronowanych, no ówczesnych celebrytów. Dzisiaj się płaci influencerom, gwiazdom za pokazywanie produktów. No kiedyś zabiegano o względy właśnie osób takowych, zamożnych, ważnych. No tu mam też konwalię od Florisa.
też już Wam pokazywałam w jednym z filmów. Neroli Voyage. I teraz zatrzymam się nad tymi starszymi perfumami, bo tu mam od widza taki kartonik wintażowy. Właśnie tak wyglądały kiedyś kartoniki. W środku był, powiedzmy, było takie utwarde, no takie zabezpieczenie. A flakonik wyglądał tak. I to są perfumy Florissa. Bardzo kwiatowe, też już no, po prostu przeżyły swoje, uszkodzony koreczek. No takie perfumy retro po prostu. Kwiatowiec, który po prostu nie udaje żadnej innej wony. No i jeszcze mam perfumy, to była woda toaletowa, bo słuchajcie, tak przez lata perfumiarstwo funkcjonowało, że można było kupić coś albo maleńkiego w takiej fioleczce, albo coś większego, coś, co się nalewało na dłonie, a tym powiedzmy tak gdzieś delikatnie w niektóre wybrane punkty nanosiło się tą pachnącą substancję. Więc tutaj mam perfumy Stefanotis, zrobiłam o nich osobny film, ale w międzyczasie moja kolekcja się wzbogaciła między innymi o takie, powiedzmy, etui tylko, perfumy Specia 127 i właśnie to jest istotne, bo do tego zmierzam, że Floris lubi robić perfumy dedykowane. One były dedykowane w tym najwłaściwszym znaczeniu tego słowa konkretnej osobie, już Wam powiem. W roku 1980 zostały stworzone dla rosyjskiego księcia Orlofa i przez długi czas nazywały się Orlof Special. Później zapach został wprowadzony do takiego, powiedzmy, stałego repertuaru Floris i nazwa została zmieniona. Na przestrzeni lat zapach był ulubieńcem wielu osób, zarówno Winstona Churchilla, jak i Ewy Peron. A z kolei, jak jesteśmy przy celebrytach, to bardzo często się mówi też, że Marilyn Monroe być może też pachniała piątką, ale przede wszystkim kupowała Rose Geranium. Tu mam mydełko z tej linii, bo samych perfum już nie ma. Już jest tylko właśnie taka linia kąpielowa, róża i geranium. Rzeczywiście to mydło pachnie właśnie tak. Można nawet powiedzieć, że troszeczkę w sposób podobny do białej róży. To pozwólcie teraz, że kilka słów powiem o tych zapachach, które wskazywałam, więc co charakteryzuje ten Specjal 127? No to jest, wygląda na to taka klasyczna woda kolońska, ale nie pozbawiona jakiegoś twista, bo znajdziemy tutaj i Ylang Ylang i Patchouli. 78 rok, czyli nie taka stara rzecz, już jej nie ma w regularnej sprzedaży. Florissa, aldehydy, zielone nuty, można powiedzieć, że nawet podobnie się zaczyna jak biała róża. Ale jest też konwalia, jest jaśmin, ale też trawa, mech dębowy, tak ten mech dębowy się wyczuwa i cedr. No i Stefanotis, to są te maleńkie perfumy. Stefanotis to jest taki symbol po prostu bukietu ślubnego. I myślę, że zapach Stefanotisa to jest taka roślina doniczkowa, na pewno wielu z Was ją miało, bo ona jest dość popularna właśnie w takiej uprawie, więc ten Stefanotis, no to nie jest już młodzieniaszek. 1786 rok, wtedy powstała receptura i tu mamy kwiat pomarańczy. To jest taki bogaty, biało-kwiatowy akord, właśnie taki klasyczny bukiet ślubny, no taki powiedzmy angielski, arystokratyczny. Jaśmin, konwalia, goździk, kolendra, nuty pudrowy i sandałowiec. Na koniec chciałabym Wam opowiedzieć o perfumach, które całkiem niedawno się ukazały. Nazywają się Platinum 22. One zostały stworzone po to, żeby uhonorować 70-lecie panowania królowej Elżbiety. Cóż tutaj znajdziemy? Floris podaje, że kiedy w 2013 roku ekipa związana, czy powiedzmy firma Floris, zespół, o, jest napisane, zespół perfumerii Floris wziął udział w festiwalu koronacji królowej w pięknych terenach Pałacu Buckingham. Impreza odbyła się w tygodniu, który był piękny, pogodny, w lipcu i właśnie wtedy ekipa, czy zespół, już jak to jest ładnie jeszcze raz, zespół perfumerii wąchał kwiaty, które tam były w ogrodzie. Urzekły ich wszystkie możliwe kwiaty, które tam się znalazły. Magnolie, róże, geranium, słodki groszek, zioła i liczne wspaniałe letnie kwiaty. I one właśnie stały się inspiracją dla stworzenia tego zapachu. I cóż my tu mamy? W nucie głowy irys, owies, czarna porzeczka i limonka, róża, liść fiołka, szałwia muszkatołowa i czarna herbata. Róża, liść fiołka, szałwia muszkatołowa, czarna herbata. To jest czarna herbata, właśnie zapomniałam.
że mam tu coś takiego. To jest nucie serca. No i nuta bazy, drzewo cydrowe, fasola tonka, bursztyn, piżmo. Takie po prostu perfumiarstwo, szczególne trochę, no, trochę takie w starym stylu, trochę takie, jakim było, można powiedzieć, kiedy się tworzyło, kiedy się rozwijało i kiedy tak naprawdę powstało. Bo powstało dzięki zamożnym klientom. To by było na tyle takiego krótkiego przeglądu perfum marki Floris z uwzględnieniem perfum królowej. Brakuje tutaj wielu innych perfum, które używają pozostali członkowie rodziny królewskiej, ale to może kiedy indziej będzie okazja. A na razie może spróbujmy powspominać królową, która była osobą, w mojej opinii, naprawdę wyjątkową i będzie jej brakowało bardzo. Nikt jej nie jest w stanie zastąpić. Napiszcie. Coś dobrego. Jak nie macie nic dobrego do napisania, jesteście innego zdania, takie tematy są wam obce, to może dzisiaj to odpuścimy. A jeśli chcecie coś miłego powiedzieć, powspominać, to zapraszam. Bardzo będzie mi miło coś poczytać. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa. I śpieszmy się doceniać ludzi. Bo nawet jak mają tak wiele lat, to jednak zawsze odchodzą niespodzianie. Nagle.